Dziękuję bardzo w takim razie pani za to, że możemy chwileczkę porozmawiać. No i chciałem po pierwsze pogratulować nawiązania współpracy z Martą Kostiuk i chciałem zapytać, jak doszło w ogóle do tej współpracy? Czy panie się jakoś znały wcześniej? Czy to była inicjatywa tenisistki? I co pani może zdradzić właśnie z takich szczegółów? To znaczy, jasne, znałyśmy się wcześniej, no bo to jest mały świat mimo wszystko i jeszcze jak pracowałam z Pebrą, to trenowałyśmy kilka razy z Martą. Ona wtedy była jeszcze bardzo młoda, nie wiem ile miała lat, ale niewiele, była nastolatką. Jak to się stało? Na Wimbledonie przyszła do mnie menadżerka Marty i zapytała, czy byłabym zainteresowała współpracą i wiadomo, no, patrząc na Marty wiek i jej grę, myślę, że jest to jedna z najlepszych takich najbardziej rokujących dziewczyn, wydaje mi się, w górze, więc bardzo interesuje to zawodniczka, więc no oczywiście, że byłam zainteresowana i zaraz po Wimbledonie zaczęłyśmy taki okres próbny w Monako, byłyśmy na korcie 10 dni i stwierdziłyśmy, że jeżeli tam nam to wyjdzie i będzie to po prostu tak jakby spasujemy się na korcie i będziemy mieć taką samą wizję, jeżeli chodzi o jej grę, no to pojedziemy dalej i no i tak wyszło i teraz jesteśmy w Kanadzie. Rozumiem, że długo się pani nie zastanawiała nad tą propozycją, gdy usłyszała od jakby menadżerki Marty Kostiuk, że może byście zaczęły i spróbowały. Nie, no, dosłownie 3 sekundy. Byłam najpierw bardzo zaskoczona, ponieważ menadżerka Marty wiedziała, że myślę, że jest to jedna z takich zawodniczek, które mają naprawdę duży talent i mogą zrobić dużo. O wiele więcej niż do tej pory nawet. I więc ona już to wiedziała, więc jak do mnie przyszła, to byłam zaskoczona totalnie. I również tym, że po prostu jest środek sezonu, tak? Jest Wimbledon, to raczej w tym okresie nie ma takich zmian trenersko-zawodniczych. I tak wszystko po prostu tak mnie szokowało, ale jak tylko zorientowałam się, że o co chodzi, to powiedziałam, no jasne, nie ma się nad czym zastanawiać, próbujemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No właśnie, bo przecież to jest zmiana tak naprawdę w połowie sezonu, to się nie zdarza często. Czyli właściwie, bo zdążyłem słyszeć, że już właściwie Waszyngton, ten turniej teraz przed Montrealem, to już był czas, pani była tam na miejscu w Waszyngtonie, czy jeszcze się po prostu konsultowałyście przez telefon? Nie, wszystko przez telefon. Do Waszyngtonu nie mogłam pojechać niestety, więc już miałam wcześniej plany. Jeszcze przed Wimbledonem ustalone na ten tydzień, więc nie udało mi się pojechać. Miałam tak naprawdę zacząć dopiero od Cincinnati, ale udało tam nam się pozmieniać tak, żebym była już w Kanadzie. W Waszyngtonie Marta pokonała m.in. Caroline Garcia i Bianca Andreescu. Tutaj w Montrealu troszeczkę gorzej, jeśli chodzi o singla, bo w pierwszej rundzie przegrała z Zheng Qinwen, ale w rankingu dziś jest 32 na świecie. To jest w ogóle jej najlepszy wynik, jeśli chodzi o zawodową karierę na razie. No, zresztą to jest ciągle młoda zawodniczka, tak jak pani mówiła, 21 lat. Jakie są jej możliwości? Jak pani właśnie patrzy na jej dotychczasową karierę i no, na to, co przed wami? Myślę, że no jest młoda i ta dotychczasowa kariera była bardzo dobra, ale też to zależy z jakiego punktu patrzymy, tak? Bo możemy porównywać do większości zawodniczych, a możemy porównywać do zawodniczki na przykład takiej jak Coco Gauff, która o wiele już w młodszym wieku doszła o wiele wyżej, ale wydaje mi się, że Marta jest też osobą, która jest bardzo mądra, inteligentna, myśli o wielu rzeczach, lubi też dużo rzeczy poza tenisem, więc jest zainteresowana po prostu dużymi rzeczami, tak? I myślę, że to jest takie holistyczne podejście, które ma w ogóle do siebie, z którym ja też bardzo rezonuję. Uważam, że to jest najlepsza rzecz, najlepszy sposób życia, w jaki można żyć i będąc profesjonalnym zawodnikiem, no bo nie samym tenisem człowiek żyje i często się o tym zapomina, będąc tutaj na turze i często jest takie właśnie gonienie tego, już mogłam być, już mogłam wygrać, już to i tamto. Ja bardziej się skupiam na tym, patrząc na jej grę, i tak naprawdę widząc, że ona ma wszystkie opcje, bo potrafi zagrać każde uderzenie, jest bardzo dobra fizycznie również, więc potrafi grać i agresywnie, i defensywnie, potrafi wejść na siatkę, potrafi serwować. Tu jest cały tak jakby repertuar tych uderzeń i wydaje mi się, że co jest najważniejsze, to po prostu to poskładać w całość i to może zająć trochę czasu, ale no wydaje mi się, że tutaj nie stawiałabym żadnego limitu, jeżeli chodzi o jej możliwości. Myślę, że to jest dziewczyna, która z czasem na pewno może osiągnąć, znaczy na pewno, nigdy nie jest na pewno, ale widzę ją jako zawodniczkę, która wygrywa szlema.
albo szlemy nawet w przyszłości, więc tutaj nie mam co do tego wątpliwości. A czyli rozumiem, że jak rozpoczęłyście współpracę, to nie było jakiegoś celu. Bo to też nie wiem, jak to jeszcze, jak się umawia, nie wiem, wcześniej z Pietro Marti czy z Alizé Cornet, to na początku współpracy jest postawienie jakiegoś celu konkretnego, do którego się zmierza, czy po prostu raczej na zasadzie rozwijamy te aspekty tenisa, tamte, a wyniki no, obok powinny po prostu przyjść tego. Ja zawsze lubię rozmawiać o tym, jakie są cele zawodnika, bo to jest ważne i tutaj tak jakby też dużo się dowiadujemy o tym, jak on siebie widzi i co wierzy, a w co nie wierzy. Myślę, że trener też powinien mieć swoje cele, ale tak jakby wyniki zawsze są dla mnie rezultatem rzeczy, które zawodnik robi dobrze. Czyli to są te rzeczy, które możemy kontrolować i właśnie to cała ta wizja na grę, jak rozwinąć tego zawodnika, jak sprawić, żeby grał jeszcze lepiej w pewnych sytuacjach albo różne uderzenia, tak jakby technicznie i taktycznie to jest wszystko połączone i dla mnie zawsze rezultaty są konsekwencją tej pracy. A no bo ten sezon generalnie rzecz biorąc, ta zmiana trenera w przypadku Marty Kosuk jest o tyle zaskakująca, że ten sezon był całkiem niezły. Patrząc tak z perspektywy właśnie ukraińskiej tenisistki, bo wygrała pierwszy turniej WTA w marcu w Austin. Między innymi pokonała na Wimbledonie Marię Sakkari, ostatnio właśnie Karolin Garcia, czyli widać było w ostatnich miesiącach z pani perspektywy jakiś przełom, bo pewnie widziała pani też mecze jakieś poprzednie Marty. Jakiś przełom i czy na tej podstawie, co teraz chcecie przede wszystkim budować z tego, co pani może oczywiście zdradzić? Myślę, że ona, znaczy tak jak mówię, wydaje mi się, że jest bardzo utalentowaną zawodniczką właśnie z tego względu, że ma te wszystkie opcje, więc potrafi naprawdę zagrać wszystko i czasami tak jakby takim największym, wydaje mi się, największym wyzwaniem jest to, że dużo te rzeczy się mieszają, co jest normalne, bo mając tyle opcji, po prostu można zrobić 10 różnych rzeczy z piłką, a te piłki wracają i wracają, wracają, więc jest bardzo dużo decyzji, które trzeba podejmować w szybkim tempie. I to, co ja chcę zrobić na samym początku i też to, w co Marta wierzy, to jest właśnie takie ustabilizowanie tego, żeby mieć trochę więcej tak jakby miejsca w głowie na te decyzje, czyli żeby to nie było takie chaotyczne. I przez to, moim zdaniem, konsekwencją ustabilizowania tego będzie po prostu mniej takich niewymuszonych błędów, mniej takich momentów w meczach, gdzie te punkty uciekają bardzo szybko, nie wiadomo czemu. I wydaje mi się, że to bardzo często się zdarzało na jej meczach. To było widać, że ona mogła grać naprawdę super przez kilka gemów, a potem nagle kilka gemów, tak jakby nie wiadomo, co się stało za bardzo. I to tak, to było tak góra, dół, góra, dół, góra, dół. I to, co już ja widziałam w Waszyngtonie i co już tak naprawdę weszło, miejmy nadzieję, że to zostanie, to jest więcej stabilności, czyli jest mniej takich momentów, gdzie jest góra, dół, góra, dół. Jest, wiadomo, zawsze jest góra, dół, ale już to nie są takie duże wahania. Są o wiele Żeby ten mniejsze. Średni poziom pewnie był no, taki bardziej ustabilizowany, bo przecież nie da się zawsze grać Dokładnie. idealnie, ale żeby nie było takich po prostu spadków bardzo, bardzo Dokładnie. dużych. I to tak jakby jest taka pierwsza rzecz najprostsza i nie najprostsza, ale wydaje mi się rzecz, która musi po prostu wejść, żeby potem budować kolejne rzeczy, a dalej to myślę, że co będzie ważne, to jest ciągle usprawnianie marki serwisu i returnu, bo te uderzenia są najważniejsze i skupianie się na tym, żeby tak naprawdę kończyła jak najwięcej punktów na siatce, no bo jest tam bardzo dobra i lubi grać agresywnie, więc też patrząc na to, jakie zawodniczki wygrywają szlemy i jak się te szlemy wygrywa, no to nie są dziewczyny, które biegają 5 metrów za kortem i tylko myślą, że byleby nie zepsuć. Nie, Także wszystko tak jakby ułożone i ta mentalna strona, i ta techniczna, i taktyczna, wszystko w jednym kierunku wchodzenia do siatki, byciem bardziej agresywnym. Jasne, a ta mentalna strona to będzie pani zadaniem, bo niektóre tenisistki współpracują z psychologami, niektóre intensywniej, nie wiem, Iga Świątek no, ma własnego psychologa, który z nią jeździ, ale jest sporo zawodniczek, które tylko doraźnie, a niektóre w ogóle nie. Więc tutaj w przypadku Marty, jak to wygląda? Marta też współpracuje z psychologiem, ale ja mam też takie przekonanie, że to jest rola trenera, ponieważ na korcie jest zawodnik i trener, i sam, zawodnik jest sam, więc jeżeli trenujemy, to jesteśmy razem. Tego psychologa tam nie ma, tak? Więc wydaje mi się, że
dużą część tej mentalnej strony to jest po prostu też praca trenera. Tego się nie da wyłączyć z pracy trenera. Jasne. A proszę powiedzieć, bo Marta sporo gra i w singlu, i w deblu. To sporo z tych spotkań. Oczywiście jest młodą tenisistką, więc pewnie siły są na to. Ale pytanie, czy pozostaniecie skupieni na tych dwóch konkurencjach? Czy w pewnym momencie przyjdzie jakaś koncentracja bardziej na singla albo na debla? Bo to różnie bywa. Myślę, że przyjdzie więcej singla na pewno i mniej debla, ale jeszcze nie teraz. Na razie też używamy tego debla po to, żeby niektóre rzeczy usprawnić. Te rzeczy, nad którymi pracujemy, które chcemy, żeby weszły w singlu, też można nad tym pracować na deblu, więc i Magda naprawdę lubi grać debla, więc czemu nie? Tak jak pan mówi, jest młoda i ma te siły, to nie gra i jak najwięcej meczów jest na pewno wskazane. Oczywiście, ona już w wieku 15 lat była w trzeciej rundzie Australian Open, to było 2018. Czy, bo pani też przecież jest byłą zawodniczką, czy wejście do zawodowego turu w tak wczesnym wieku to są właśnie same plusy, czy jednak plusy i minusy? Jak to z pani perspektywy wygląda? Myślę, że plusy i minusy. Na pewno fajnie, tak jak ze wszystkim zresztą. Myślę, że na pewno jest świetnie mieć to doświadczenie, będąc tak młodym, ponieważ teraz Marta ciągle jest bardzo młoda, ale już ma te rzeczy za sobą, tak? I nie, to się nie stało w tym roku, tylko stało się kilka lat temu, więc ona jest w stanie tak jakby z każdym kolejnym rokiem, jak ona się rozwija też jako osoba, nie tylko jako zawodniczka, jest w stanie na to spojrzeć inaczej i te rzeczy po prostu stają się łatwiejsze, bo ona już przez nie przeszła. Z drugiej strony też to na pewno nie jest łatwe, bo jeżeli zawodnik albo nawet bardziej osoba nie jest na to gotowa tak mentalnie po prostu przejść przez te wszystkie rzeczy, przez całą tą atencję, którą się dostaje Oczywiście. w tak młodym wieku szczególnie, dochodząc do takich rund, po prostu niektórzy mogą być na to nie gotowi z takiej strony właśnie mentalnej i to może być takim wyzwaniem, ale myślę, że myślę i mam taką nadzieję, że to jest tylko lepsze, znaczy wiadomo, na pewno jest być lepiej w trzeciej rundzie Australian Open, jak się ma 15 lat niż jak się ma 20, jeżeli chodzi o tenis i mieć to doświadczenie za sobą, także myślę, że Magda po prostu bierze to i buduje siebie na wszystkich doświadczeniach, przez jakie przechodzi. Marta sporo wypowiada się na temat wojny w jej ojczyźnie, no trudno, żeby było inaczej, aczkolwiek jest tą jedną z tych ukraińskich tenisistek, która no jedną z bardziej nie bojących się używać mocnych słów. Czy to dla pani jest dodatkowe wyzwanie pracować z zawodniczką, która koncentruje się no nie tylko na sporcie, chociaż z drugiej strony wspomniała pani, że to dobrze, że tenisistka ma jakieś tam inne jakby zainteresowania, no ale tutaj to trudno mówić o zainteresowaniu, bo to jest poważna sprawa oczywiście. I jak pracować z taką zawodniczką, która no w jakiś sposób na pewno przeżywa to, co się dzieje w jej kraju? To znaczy, ja bardzo szanuję Martę za to, że ona ma swoje wartości, z którymi o których nie boi się mówić i z którymi nie boi się żyć. Więc jest bardzo otwarta i jest po prostu sobą. I z mojej strony jedyne, co mogę zrobić i tak naprawdę co chcę też zrobić, to jest wspierać ją w tym, w jakikolwiek sposób mogę. I to może być różnie, tak? Ponieważ ja nie jestem w stanie wejść w jej skórę i czuć tego, co ona czuje, ponieważ moje państwo nie zostało zaatakowane, tak? Więc to, co mogę zrobić, to po prostu tam być i nie wiem nawet, czy da się w stanie pomóc przejść przez takie sytuacje. Wydaje mi się, że to jest takie indywidualne i jedyne, co nawet nie chodzi o trenera, tylko po prostu jedyne, co człowiek może zrobić, to po prostu być przy tej drugiej osobie i dać jej wsparcie, więc staram się to robić i tak jak mówię, szanuję ją za to, że ma te swoje wartości i nie boi się po prostu o nich mówić i jest w tym bardzo otwarta i stoję za nią w tym i to jest jedyne, co mogę zrobić tak naprawdę. Jasne. Jeszcze kilka pytań o panią tylko na koniec. W maju pożegnała się pani z Akademią, tak? Muratoglu. I skąd ta decyzja właśnie, żeby rozstać się z Akademią Muratoglu? No i... No, właśnie dlatego, że tęskniłam za trenowaniem jeden na jeden tak. Z zawodniczką, więc już rozmawiałam o tym właśnie z Patrykiem w zeszłym roku, z nim o tym rozmawiałam, że chciałabym wrócić i powiedział, że szanuję moją decyzję i uważa, że jeżeli chcę to zrobić i to jest moje marzenie, to powinnam to robić. Więc miałam 100% wsparcie od niego, tylko musieliśmy
poukładać parę rzeczy, wiadomo, w akademii, żeby ktoś Świetnie. inny mógł to przejąć i więc to zajęło kilka miesięcy. No i tak stwierdziłam, że chyba jednak muszę dać sobie datę też, w której odejdę, a nie czekać może na jakąś ofertę od zawodniczki. Miałam kilka ofert w międzyczasie, ale to zawsze było tak, że miałam jakąś ofertę, potem jeszcze to było takie, dobra, jeszcze miesiąc, dwa, bo tutaj musimy coś zorganizować i nigdy nie było takiego właśnie, że okej, że jestem gotowa i w pewnym momencie stwierdziłam, mówię, nie, ja po prostu musimy jakąś datę ustalić, gdzie ja odejdę i będę mieć po prostu, już będę mogła z kimś pracować, jeżeli będę chciała z dnia na dzień dosłownie. I moim planem tak naprawdę było, moim planem było, był dopiero powrót na przyszły sezon, czyli myślałam, że chciałam sobie zrobić trochę przerwy, ponieważ było dużo pracy naprawdę w akademii przez te ostatnie 2 lata. Myślałam, zrobić sobie kilka miesięcy przerwy, wrócę na przygotowanie do sezonu i no ale mam niewiele, ale mam kilka takich zawodniczek, o których myślę, że mogą zrobić naprawdę, naprawdę wiele i zawsze mówiłam, że jeżeli jedna z tych zawodniczek mnie zapyta, to idę od razu z dnia na dzień. No i Marta była jedną z nich, także dosłownie to się stało. Jasne, no nie dziwię się, tak jak pani wspomniała, że długo się nie zastanawiała nad tym. A od tego czasu, jak pani wraca, dużo się zmieniło w kobiece rozgrywki, czy niespecjalnie? Wydaje mi się, że jeszcze nie jestem w stanie nawet tego ocenić, bo jestem tutaj pierwszy tydzień i wydaje mi się, że jest trochę za wcześnie, i na razie to jest trochę się tak czuję, jakbym była wszędzie pierwszy raz po prostu. Tak, naprawdę fajnie i też z drugiej strony wiem, że jak ja pracuję już, jak jestem jako trener jeden na jeden, to nie zwracam za bardzo uwagi na to, co się dzieje dookoła, szczególnie na samym początku współpracy. Bo się skupiam totalnie na zawodniczce i na tym, co my robimy, więc nawet nie byłam w stanie poobserwować za dużo. A takie mecze, no nie wiem, jak z Igą Świątek czy z Magdą Linet, szczególnie z Magdą Linet, tak, z którą przecież pani się dobrze znają, to będą jakieś szczególne spotkania w przypadku, gdyby Marcie Kostiuk przyszło rywalizować w jakimś turnieju w najbliższych miesiącach? Myślę, że szczególne nie. Myślę, że będziemy przygotowywać mecz tak samo jak z każdym innym i wiadomo, myśleć o wygrywaniu. A kto jest dla pani trenerskim wzorem? Patryk Moratoglu czy jeszcze jacyś inni trenerzy? Myślę, że jest bardzo dużo dobrych trenerów, z których można wyciągać rzeczy. Nie, że jest jedna jakaś osoba, która ma wszystko, bo wydaje mi się, że tak nie ma. Chyba nawet nie tylko u trenerów, ale u zawodników, tylko można wyciągać różne rzeczy. Na pewno bardzo dużo się nauczyłam od Patryka, więc jemu będę wdzięczna zawsze, bo to, że tak naprawdę przez pierwszy rok pracy tam byłam codziennie z nim prawie, bo on wtedy jeszcze nie pracował ani z Simoną, ani z Holgerem, więc był cały czas na miejscu i współpracowaliśmy razem bardzo blisko i to dało mi tyle doświadczenia, że nie wiem, czy kiedykolwiek bym mogła takie doświadczenie złapać, będąc 10 lat na górze. Jasne. Kiedyś też dużo mi pomagał Sven Brunefels i to też jest osoba, która ma świetne oko, jeżeli chodzi o tenis, i nauczył mnie bardzo dużo też z takiej strony technicznej, patrzenia na zawodnika i jak to się wszystko przekłada na taktykę. I wydaje mi się, że no, mam nadzieję, że poznam jeszcze więcej osób, bo myślę, że można się uczyć od każdego i zawsze jest coś tam, od kogo coś można wziąć nowego. Także. To się nigdy nie kończy. Ostatnie pytanie. Wiele jest trenerek w zawodowym kobiecym turze, czy razem z męskim, czy to są nadal w większości trenerzy? Pytam, bo Andy Murray ostatnio apelował, żeby było więcej jeszcze kobiet jako trenerek właśnie w ogóle w światowym wielkim tenisie. Nie, nie ma. Szczerze mówiąc, tutaj na tym turnieju chyba jest może jeszcze jedna kobieta, tak mi się wydaje. Widziałam kogoś, ale. Nie ma, jest bardzo mało. Co jest fajne, to jest to, że WTA zaczęło taki program po to, żeby promować kobiety trenerki i robią taką właśnie edukację trochę trenerską, biorą je na turnieje i w zeszłym roku byłam też częścią tego i rozmawiałam z tą grupą kobiet trenerek, które jakieś tam wykłady dawałam na Zoom, coś w tym stylu i w przyszłym tygodniu też będzie jedna kobieta trenerka, która będzie z nami ten cały tydzień i będzie tak jakby się uczyć od nas i od tego, co my robimy razem z Martą, jak pracujemy, jak przygotowujemy mecze i tak dalej, więc fajnie. Myślę, że to jest bardzo fajna inicjatywa, bo to
Wydaje mi się, że problem, jaki kobiety trenerki mają największy, przynajmniej z tego, co słyszałam, to jest to, że nie ma takiej pewności siebie, że, bo jest ich tak mało, że myślą, kurczę, ale to jak ja bym mogła tu wejść, jak bym mogła to zrobić, tak? I też dużo zawodniczek jest po prostu nieprzyzwyczajonych do kobiet trenerek, więc dużo nawet nie, myśli, że nie chce ich, a potem przez jakiś przypadek się to dzieje i mają i są zadowolone. Nie zawsze, ale bardzo często są pozytywnie zaskoczone. Więc myślę, że ta inicjatywa jest super, bo to im tak jakby pokaże, doda trochę pewności, będą widzieć, Oczywiście. że są tutaj na miejscu między innymi trenerami, też między innymi myślę, że fajnie po prostu być z kobietą trenerką też, żeby zobaczyć, ok, jak ona umie, to ja też umiem, dlaczego nie ja, więc to daje trochę takiej pewności i to myślę, że super inicjatywa, mam nadzieję, że to wyjdzie i przez te kolejne lata będzie się pojawiać ich coraz więcej. Jasne. No to pozostaje mi życzyć powodzenia i w Cincinnati, i US Open, no i do końca sezonu. W całej Dziękuję współpracy z bardzo. Martą. Dziękuję, wszystkiego Dziękuję. dobrego. Cześć. Dziękuję bardzo.